No i wszystko jest zgodne z normami. I pan zobaczy, ja wydałem chyba w 92 czy 4 roku, już nie pamiętam, ale możemy to sprawdzić, książkę na temat skażeń. I porównałem normy obowiązujące w różnych krajach. Różnica nieraz była 100 razy. To jak to? Tu jest 100 razy mniej, tu jest 100 razy więcej i wszystko jest normą? Fluor. Norma dopuszczana w Polsce jest 1,5 mg. W Stanach Zjednoczonych obniżyli w zeszłym roku do 70 mg, znaczy 0,7. A skażenie, które powoduje uszkodzenie tarczycy czy trzustki, to jest 0,3. Jak? Wszystko jest normą. Dioksyny. W Stanach Zjednoczonych jest jedna dziesięciotysięczna chyba. W Europie jest jedna setna. A WHO stwierdziło, że 4. No i oczywiście handel międzynarodowy odbywa się na podstawie norm WHO, czyli 4. Mówię panu, to wszystko jest do wyjaśnienia. To nie potrzeba żadnych tam światów tworzyć. Cały zysk z Polski, dlaczego w ogóle istnieje Ministerstwo Zdrowia? No nie ma żadnej racji bytu. Wystarczy tak zwany główny inspektor sanitarny, który sprawdza. A Ministerstwo Zdrowia to jest tylko i wyłącznie twór, który operuje olbrzymimi pieniędzmi, żeby je przelać do prywatnej kasy. I pan zobaczy, pieniądze formalnie zbiera ZUS. Czyli ministerstwo do tego nie jest potrzebne. Wydaje NSZ. To po co tu jest ministerstwo? Czuwają nad jakością izby lekarskiej, a nad sanitariatem główny inspektor sanitarny. Gdzie pan tu widzi ministerstwo? No ale ministerstwo to są politycy, którzy mają dostęp do łatwego pieniądza i mogą go przelać z tego worka publicznego do prywatnej kieszeni takiego lub innego koncernu. Wpływa powiedzmy 100 miliardów, na zdrowie idzie 70, ale ministerstwo ustala tak zwane programy, gdzie na przykład wolno dawać taki czy inny lek, a ten lek, na przykład chemioterapię, a to powoduje uszczuplenie budżetu o tam powiedzmy 20 miliardów, które płyną do tej firmy, która miała dostać. A to, że ileś tam ludzi umrze, kogo to kurwa obchodzi?